Cześć, witam się dzisiaj z Wami w drugim vlogmasie i w drugim dniu grudnia. Pokażę Wam w świetle dziennym te włóczki. Zaczęłam już robić. Zrobiłam już taki kawałek Francuzem i tutaj zaczyna mi się już robić właściwa chusta. Tutaj Wam przyłożę, to jest tenki kucik. Tu jestem na samym początku. Na samiutkim począteczku, gdzieś tu. I tyle zrobiłam, ale to jest dobry moment, żeby Wam pokazać kolor i strukturę, na przykład tego jodełkowego koloru. O! I tutaj bardzo dobrze widać, że to nie jest jednolity kolor. Troszeczkę melanżowy z włoskiem. Zmienię troszeczkę kamerę. I teraz mogę Wam pokazać na zbliżeniu, jak fajnie wyglądają te włóczki. Te dwie jeszcze są nierozpakowane, dlatego że tutaj jest początek tej chusty, on jest wyłącznie z dwóch kolorów. Koloru głównego w tym wypadku będzie to moja jodełka i pierwszego koloru kontrastowego. Ja zdecydowałam, że pierwszym będzie ten biały. Tak jak Wam mówiłam, to nie jest taki śnieżno-biały jak wanna. Kiedyś byłam u dentysty i właśnie się Pani pytała, jaki chce odcień bieli i ja się pytałam, czy mogło być taki super białe. Ona mówi, tak jak wanna? No. Więc to jest taki kolor biały, ale taki naturalny biały. Bardzo ładny zresztą. I ten czerwony w dalszym ciągu jest troszeczkę przykłamany w kamerze. Może w innych okolicznościach. O! Im dalej go odstawiam, tym bardziej on wchodzi w taką ciemną czerwień. I to będzie ta ciemna czerwień właśnie. Także on jest troszeczkę bardziej ciemnoczerwony. Natomiast ta zieleń jest całkiem fajnie oddana. Ten kolor to jest po prostu taki... Dla mnie to jest symbol takich świąt. Te trzy kolory. Natomiast najciekawszym zdecydowanie motkiem jest ten, bo on jest niejednolity i na zbliżeniu zobaczycie, że on ma takie włoski. O, pod światło widać. Teraz. Tak wygląda dokładnie struktura tej włóczki. Tak jak Wam mówiłam, to jest takie merino, niby nie napisane, że super wash, ale chyba trzeba się spodziewać, że to jest super wash, skoro można je traktować w pralce. A to jest chyba mój włos. I na razie mam tyle, ile Wam pokazałam i zabieram się właśnie za kolejne rzędy. Mam nadzieję, że dzisiaj dojdę do końca pierwszej choinki, czyli gdzieś tam. Do zobaczenia później. Dobra, słuchajcie, jest 17:44, skończyłam tego gnojka, już mam po prostu... brak słów do tego. Oczywiście do mnie samej. Dwa razy już musiałam próć. Raz z poziomu 40 rzędu, czyli mniej więcej gdzieś stąd. A drugi raz z poziomu 11 rzędu, czyli gdzieś stąd. Za pierwszym razem spadło mi oczko gdzieś w tym bocznym panelu. To jest chyba i-cord, nie? Jak mi się wydaje. Gdzieś tutaj mi spadło oczko i ja go nie umiałam znaleźć. Niestety tak się wkurzyłam, że zaczęłam... No próć i sprułam do zera. A potem byłam taka wściekła, że aż mi się ręce trzęsły i popełniłam taki bardzo banalny błąd na tutaj, po prostu zostawiłam nitkę po tej stronie. Ale zorientowałam się parę rzędów później i nie potrafiłam jej wyciągnąć i znowu sprułam. Aż w końcu się zamknęłam w sypialni, w ciszy, w spokoju i... No i zrobiłam. Pokażę Wam razem z książką, żebyście wiedzieli, gdzie jestem. Jestem tutaj. Tak? Może tak być dobrze. Jestem tutaj. Zrobiłam sobie jedną choineczkę i tutaj jest z boku taki... Na drugiej stronie będzie widać lepiej. Gdzie jestem? O, tu jest też pan ulubiony. Jest tutaj Francuzem taki panel boczny, taki margines. I ta choineczka. I to właśnie mam ja. Trochę krzywe, ale wiecie, ta włóczka jest taka dość plastyczna. Ona myślę, że w blokowaniu ją będzie można sobie tam ułożyć, naciągnąć. Na razie jest jak jest. Tak Wam pokażę. O. No jest choinka. Co dużo mówić. Jest choinka, fajnie wygląda. W tym świetle mam bardzo żółte światło teraz. To... I w tym świetle i w tym towarzystwie to ten jodełkowy wygląda jak szary. Ale wierzcie mi, mam na sobie szare dresy i jak ta włóczka leżała na moich kolanach, to było widać, że to nie jest szary, tylko to jest taki
ciemnooliwkowy. Pokazuję Wam pod światło i tak kiepsko to widać. O, może o tak. O, tak będzie dobrze widać. Bardzo fajnie to wychodzi. Podoba mi się, chociaż powiem Wam, że na początku robiłam i nie wiedziałam, to już chyba standard przy wzorach Stevena Westa, nie wiedziałam, do czego to prowadzi. Po prostu patrzyłam na ten wzór, on jest na maksa prosty, tak jak chyba wszystkie. Ta chusta jest taka trochę jak te plastry miodu. On każe tam, zrób K5, P8, potem przełóż kilka oczek bez przerobienia i tak w każdym rzędzie kombinuje, w każdym rzędzie co innego, aż w końcu wychodzi takie coś. Naprawdę. I te wzory Stevena Westa są takie proste. Tam jedyne techniki, jakie są potrzebne, to jest oczka prawe, oczka lewe i przekładanie oczek bez przerobienia. Raz z nitką z tyłu, raz z nitką z przodu, no tam różnie, ale tam naprawdę nie ma żadnych skomplikowanych technik. No tutaj się dodaje, ale też dodaje się taką na maksa prostą techniką. Ona się nazywała jakaś loop, backwards, coś tam. Jak się nazywa ta technika? A to jest takie proste na maksa. To jest prostsze niż M1L czy M1R. Increase one stitch by using the backwards loop cast on method. Backwards loop. I to jest coś takiego. Pokażę Wam. A co Wam mam jej pokazać? Unikałam wyciągania drutów. Ale jak mamy... Tu mam kawałki jakieś. Jak mamy oczka przerabiamy, to po prostu sobie dobieram stąd. O, w ten sposób. I tak się dodaje jedno oczko u Stevena Westa. Jak mamy ten palec, to z tej nitki za palcem. I ciach. I jeszcze jeden. I to jest takie proste, tak prosto się dodaje. I w ten sposób tą metodą rośnie ta chusta. Nie trzeba się spinać w żadne tam jakieś M1L, M1R, tylko właśnie tą backwards loop metodą. Na razie jestem bardzo zadowolona. Sięgnę po czerwony. Nie no. To w ogóle jakiś wypłowiamy malinowy. Dobra, żaden z tych kolorów nie wygląda tak jak powinien, ale dobra. I jeśli chodzi o robienie tego, to robiłam to praktycznie cały dzień. Zmarnowałam na to chyba z 4 godziny. Ogólnie ten dzień mi bardzo szybko uciekł i miałam zrobić jeszcze dużo więcej rzeczy. Na przykład ściągnąć nietoperze żelowe i dynie z drzwi frontowych naszych, które dzisiaj w dniu 2 grudnia nadal tam wiszą. Już ten odcinek będzie na maksa krótki, naprawdę będzie miał chyba tylko kilka minut, ale ja dzisiaj nic innego nie robiłam. Poza śniadaniem, obiadem i tym. Nie zrobiłam ci nic innego, ale za to jutro naprawdę już się nastawię budzik na 7 rano i będę robić dużo, dużo, dużo rzeczy. No dobra. Jeśli chodzi o pierwsze wrażenia z włóczką, trochę mi się rozwarstwia i bardzo mi się zsuwa z drutów i powinnam chyba wziąć do tego jednak drewniane druty, ale nie mam drewnianych drutów w tym rozmiarze. A propos rozmiaru. Dobra, to skończę jeszcze temat. Powinnam chyba wziąć drewniane druty, bo właśnie to oczko mi się ześlizgnęło i cała ta drama była o to, chyba że mi się ześlizgnęło z druta i nie potrafiłam potem tego złapać i zauważyłam, że już parę oczek mi spadło, tylko całe szczęście nie tych takich ładnych brzegowych, których nie umiem podebrać. One naprawdę są ładne i takie ładnie się ten brzeg układa. A jeszcze Wam pokażę z tyłu. Z tyłu jest sywkiła i mogiła w tej chuście, według mnie. Więc powinna użyć drewnianych, ale nie mam drewnianych w tym rozmiarze. A propos rozmiaru, to nie robiłam próbki. To pewnie była kara za niezrobienie próbki. Już musiałam pójść 2 razy. No ale od początku wzięłam jednak takie druty, jak we wzorze. No i jest super, tak? No, nie trzeba tu ani mniejszych, ani większych drutów. Jest ok. Bardzo mi się podoba. Naprawdę to już wygląda jak choinerka. Słodkie to jest, naprawdę. Napiszcie mi, jaki mam wziąć kolejny kolor. Bo się boję, że jak będę robić tak symetrycznie biały, zielony, czerwony, to będzie wyglądać jak flaga włoch z jakiejś pizzerii albo coś. I tak się zastanawiałam, czy nie wcisnąć jeszcze raz biały, a potem czerwony, zielony, czerwony. I tak trochę mieszać. Także głosowanie w komentarzach, jaki kolor następny. Ja optuję za białym, ale macie lepszy pomysł. Za dużego wyboru nie ma. Chciałabym uniknąć właśnie takiej symetrii biały, zielony, czerwony, biały, zielony, czerwony. Tak? Tylko troszeczkę chciałabym to przykombinować. Albo będzie czerwony i potem zielony. O, tak? Albo biały i potem czerwony. I potem zielony. Dobra. Siadam do zmontowania tego odcinka.
jeszcze może coś wycisnę z tego dnia, a jutro będę miała dużo rzeczy do zrobienia, jutro dużo ponakrywam i wam pokazuję, bo będę wysyłać prezenty na Secret Santa, będę w końcu ściągać te nieszczęsne nietoperze i robić dalej chustę. Do zobaczenia jutro.